Zaczynamy. Dobrze, czuję się troszkę zestresowany, występując po tak szacownym gronie profesorskim, ale postaram się dać radę, tak? Rzeczywiście spotkaliśmy się w przypadku tego wykładu z powodu wydania, nowego wydania biografii świętego Ludwika pióra Jacques'a Le Goffa. Autorką tego przekładu, chciałem to podkreślić, jest moja żona. Ja jestem skromnym redaktorem, bardziej technicznym nawet niż merytorycznym. Kilka rozdziałów tej pracy przetłumaczyła również pani Katarzyna Panfil. Tytuł zaproponował pan Gabriel Maciejewski, Ludwik IX, Władca i Święty, natomiast ja chciałbym, chociaż postaram się w tych ramach zmieścić się z wykładem, z tym co powiem, z moimi refleksjami tak naprawdę na temat, refleksjami po lekturze i po pracy nad przekładem tego dzieła, to chciałbym świętego Ludwika IX, realizację jego królewskości i świętości umieścić jako finał pewnego procesu. Finał pewnego procesu, który można w skrócie nazwać narodziny Królestwa Francji. Wydaje się, że to dosyć zaskakujące. Wydaje się, że Francja trwa już od kilkuset lat. Za czasów świętego Ludwika, być może nawet od Juliusza Cezara, jak pewnie Francuzi uważają. Natomiast rzeczywiście narodziny królestwa zaczynają się, istotnie przełom XII i XIII wieku to były narodziny Królestwa Francji. W wielu aspektach był to twór nowy, a przynajmniej na nowo zdefiniowany. A Ludwik IX jakby dopełnił planu tworzenia tego dzieła zarówno w sferze symbolicznej, ideologicznej, jak i materialnej. Mamy zatem ideę Królestwa Francji, jednoczącej ziemię od Atlantyku i cieśniny La Manche po Morze Śródziemne i Zatokę Lwią i od Pirenejów do rzeczy Rodanu. Mamy do czynienia z nowymi barwami, herbem, nawet nową nazwą. To nowe niejako państwo paradoksalnie szukało swoich korzeni w Imperium Karolingów, podkreślając dynastyczną ciągłość między Karolingami a Kapetyngami. Natomiast z drugiej strony chciało się zdecydowanie odciąć od cesarstwa, tak? Od cesarstwa, które wówczas było już cesarstwem bardziej rzymsko-niemieckim. Niż uniwersalnym, chociaż oczywiście obejmowało szereg innych etnicznie ziem. Królestwo, które odnalazło swoją świętą doktrynę i dzięki niej tak naprawdę przetrwało. Przez długi czas Królestwo Zachodnich Franków było państwem o niepewnej przyszłości, mimo że położenie było niezwykle korzystne. Francja, czy ziemie późniejszej Francji, były jednymi z najbogatszych, jeżeli nie najbogatszym i najludniejszym regionem w Europie. Naturalną osią krystalizacji Francji był szlak północ-południe. To jest nadal jedno z tych kilku międzymórz europejskich, którego przyszłość do momentu odkrycia morskich dróg na Daleki Wschód i odkrycia Ameryki, kiedy wzrosła rola portów północnych, takich jak Havre-Rouen, leżała na Morzu Śródziemnym. Tak? Tam koncentrowało się życie handlowe. W XII wieku król Francji nie kontroluje jednak drogi z Paryża nad Morze Śródziemne, nie kontroluje drogi wodnej z wnętrza kraju nad to morze. Obszar od Rodanu po Alpy, czyli Prowansja, pozostaje częścią cesarstwa do końca XV wieku. Natomiast Languedocja, czyli wybrzeże od Rodanu do Pirenejów, teoretycznie przypadło, co prawda, władcom Królestwa Zachodniofrankijskiego, ale tak naprawdę w praktyce prowadziła własną politykę i pozostawało pod wpływem Aragonii. Zaplecze tego wybrzeża, czyli hrabstwo Tuluzy, było opanowane przez herezję i politycznie chwiejne.
Generalnie królestwo było takim zlepkiem księstw i hrabstw powiązanych z skomplikowaną siecią feudalnych zależności i w większości przypadków dość luźno związanych z królem Franków rezydującym w Paryżu. Sytuacja jest, jak Państwo widzą na tej mapce, niezwykle trudna. Zadziwiające przypadki, jakie nastąpiły pomiędzy królem Ludwikiem VII, który był pradziadkiem świętego Ludwika, i Eleonorą Akwitańską. Nie będziemy się wdawać w szczegóły. Chodziło o to, że się po prostu rozstali w takich dosyć tajemniczych okolicznościach. Miały skutki fatalne, tak, dla Francji, dla przyszłości królestwa. Eleonora nie tylko odłączyła od Francji Akwitanię, ale i pretekst do zajęcia hrabstwa Tuluzy, ponieważ Eleonora mogła zgłaszać pretensje do hrabstwa, ponieważ była wnuczką Filipy, legalnej następczyni Wilhelma IV, hrabiego Tuluzy. Jej nowym mężem był Henryk Plantagenet, pierwszy z nowej dynastii na tronie Anglii. Był wnukiem Wilhelma Zdobywcy po kądzieli. I okazało się wtedy, że nagle 2/3 praktycznie kraju, 2/3 Francji, przyszłej Francji, znalazło się we władaniu króla z Londynu. Czas przełomu to rządy Filipa Augusta. Czas przełomu, szans, ale również wielkich zagrożeń, czyli Filipa II Augusta, czyli dziadka świętego Ludwika. Taka dygresja, święty Ludwik był, pierwszym, jak twierdzi Legoff, królem Francji, który znał osobiście swojego dziadka. I w zasadzie miał lepsze kontakty z dziadkiem niż z ojcem, który dosyć wcześnie umarł. Najważniejszym z zagrożeń była oczywiście Anglia. To, co Państwo widzą, właśnie to jest rok 1180, czyli Królestwo Franków w momencie objęcia władzy przez Filipa Augusta. W latach 90. nadarzyła się fantastyczna okazja osłabienia pozycji Anglii. Znamy tę historię. Ryszard Lwie Serce, wracając z krucjaty, zostaje pochwycony przez księcia Austrii i przekazany cesarzowi Henrykowi VI. I to miała być podobno wspólna akcja Henryka VI i Filipa Augusta. Filip August nawet zaoferował pieniądze, żeby przedłużyć te wakacje Ryszarda. Filip August mógł dzięki temu po pierwsze destabilizować i sytuację na terenach kontrolowanych teoretycznie przez Anglię, a również wspierać swojego faworyta Jana bez ziemi, tak, konkurenta, brata i konkurenta do tronu Ryszarda. Ale okazało się, że cesarz Henryk VI miał wobec Ryszarda zupełnie inne plany. Zaproponował swojemu więźniowi, że przekaże mu koronę Zjednoczonej Burgundii. Tak? Zaproponował królestwo Arles, Prowansję. W zamian miał zostać lennikiem cesarskim. Z punktu widzenia cesarza był to świetny interes. Cesarz rozszerzał swoje wpływy praktycznie na całą zachodnią Europę. Betonował Francję w zasadzie na obszarze Paryża z przyległościami, bez możliwości rozwoju. No i jakby stworzył ostateczne, nieprzekraczalny, nierozwiązywalny konflikt, tak, między Królestwem Francji a Królestwem Anglii. Natomiast w praktyce tworzył tak naprawdę ogromne, silniejsze od samego cesarstwa, Imperium Anglo-Romańskie, które co prawda środek ciężkości tego imperium znajdowałby się jeszcze bardziej niż do tej pory na kontynencie, natomiast no to nie byłaby już Francja, którą znamy, tak? Historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Pytanie, czy plan był realizowany? No, okazało się, że w 1994 roku cesarz zwalnia Ryszarda z więzienia i Ryszard rzeczywiście składa hołd cesarzowi. Wydaje się, że nastąpiła totalna katastrofa, tak? Filip August śle Janowi bez ziemi taką słynną wiadomość: strzeż się, diabeł na wolności.
W grudniu tego roku, czyli 1194, umiera w korzystnym chyba dla Ryszarda momencie Rajmund V hrabia Tuluzy i Ryszard jako syn Eleonory Akwitańskiej zgłasza pretensje właśnie do hrabstwa Tuluzy. A, jeszcze nie powiedziałem o tym, że cesarz obiecał nie tylko Burgundię zjednoczoną Ryszardowi, ale również ziemię, co do których teoretycznie nie miał praw, tak? To znaczy zaproponował mu również hołd hrabiów Tuluzy. Ryszard nie decyduje się jednak na konflikt z następcą Rajmunda V. Następca Rajmunda VI czyni po prostu swoim szwagrem w 96 roku. Nawiasem mówiąc, ślub odbył się w Rouen, więc to jest takie symboliczne połączenie północy z południem. Co by było, gdyby ten plan zrealizowano? Tu jest mapka, którą zatytułowałem Czarny sen króla Francji. No tak jak mówiłem, Francja zostaje zabetonowana właściwie do obszaru Paryża i przyległości. Na szczęście dla Francji następują wypadki, które unieważniają ten plan. Tak? Na scenie politycznej Niemiec pojawia się Otton z konkurencyjnego wobec Hohenstaufów rodu Welfów. Prywatnie szwagier i kompan Ryszarda wychowany na dworze angielskim. No i chyba siłą rzeczy Ryszard stwierdził, że jest to lepsza alternatywa niż dotychczasowy cesarz Henryk VI, zwłaszcza, że cesarz Henryk w 97 umiera na Sycylii. W następnym roku Otton zostaje wybrany z poparciem Ryszarda na króla. Jednak w 99 następuje kres realizacji tych planów, na szczęście dla Francji. Ryszard, Lwie Serce, król Anglii i współczesnej popkultury ginie raniony bełtem z kuszy w walce o garnek rzymskich monet wykopanych przez wieśniaka spod Limoży. Tak tam chodziło, tak niektóre kroniki to przedstawiają, tak, że pewien wieśniak wykopał garnek, prawdopodobnie skarb rzymskich monet i nastąpiła obraza Ryszarda, ponieważ nie dostał swojego udziału jako senior tych ziem, tak, z tego skarbu. Karta, jak mówiłem, się odwróciła. Otton mimo koronacji na cesarza nie potrafił opanować opozycji Sztaufów. Cesarstwo zaczęła trawić wojna domowa. Jan bez ziemi również miał swoje problemy. Był wtedy osłabiony. No i Filip August wykorzystał tę sytuację, zapanować nad niemal całą całością ziem zachodniej Francji, a gdy Otton IV zwrócił się o pomoc do swojego szwagra Jana bez ziemi, Filip August czuł się już na tyle silny, że wmieszał się w całą sprawę i wypowiedział wojnę cesarzowi. Także ukoronowaniem jego polityki była bitwa pod Bouvines, w której pokonał cesarską koalicję. Mimo przewagi wojsk cesarskich czy koalicji zdołał ich pokonać. I był to rok 1214, rok narodzin świętego Ludwika. Ach, to jest już następny slajd. W 1216 nastąpił bunt angielskich baronów przeciwko Janowi bez ziemi. Nadarzyła się okazja, żeby jeszcze lepiej wykorzystać zaistniałą sytuację, to znaczy pretendentem do tronu Anglii został książę Ludwik, syn Filipa Augusta, późniejszy Ludwik VIII, ojciec świętego Ludwika. Po początkowych sukcesach wojna w Anglii została jednak przegrana, na tronie zasiadł młodociany syn Jana bez ziemi, Henryk III. A Ludwik obiecał zwrot zdobytych angielskich posiadłości we Francji. Natomiast Ludwik VIII nie miał zamiaru dotrzymać tego zobowiązania. Po śmierci Filipa Augusta w 1223 roku zajął ostatnie posiadłości angielskie na kontynencie, natomiast Anglicy wkrótce udało im się odzyskać Guyenne. I to jest ten moment, rok 1223, Królestwo Francji w momencie objęcia rządów przez Ludwika VIII.
Rządy Ludwika VIII były intensywne, natomiast trwały krótko. W ciągu 3 lat, co najważniejsze wówczas się zdarzyło, to w ciągu tych 3 lat udało mu się zdobyć Poitou, czyli zachodnie wybrzeża kraju, no i zorganizował krucjatę przeciwko heretyckiemu południu, zdobywając Avignon. Natomiast krucjata nie zakończyła się pełnym sukcesem, ponieważ król zmarł ponoć na dyzenterię w podróży powrotnej z krucjaty. Po nim władzę objęła jego żona Blanka Kastylijska wraz z młodocianym synem, czyli przyszłym świętym Ludwikiem. Nie będę się tu wdawał w szczegóły historyczne. Mieli oczywiście opozycję w postaci baronów zachodniej Francji, natomiast ten etap chciałbym podsumować w ten sposób, że efektem rządu Filipa Augusta było 4-krotne powiększenie terytorium domeny królewskiej i początek realizacji projektu Francja. Ponieważ to on, czyli właśnie Filip August, od lat 90. zaczął się tytułować królem Francji. Wcześniej używano tytułu król Franków, a królestwo nazywało się Królestwem Franków. Tak? W zasadzie nie było nawiązania do ziemi, do terytorium. To była nazwa plemienna tak naprawdę. Po łacinie to terytorium nazywano Galią. Tylko problem polegał na tym, że tradycja podtrzymywana w średniowieczu mówiła, że Galia była prowincją cesarstwa. Tak, pamiętają Państwo te ilustracje. Różne krainy oddają hołd cesarzowi Ottonowi III i wśród nich jest Galia. To była koncepcja uniwersum z punktu widzenia cesarstwa. I aby odciąć się od tej starożytnej tradycji podległości, podkreślić niezależność, suwerenność, należało zastosować do tego terytorium nową nazwę. Nową, ale która tak do końca nie była nowa, tak? Wiązała kraj z chwalebną przeszłością Imperium Franków. Do elementów podkreślających wyjątkowość dynastii Kapetyngów i jej świętą misję można zaliczyć również wyjątkowy herb. Tak, na który składał się zarówno zrehabilitowany przez Kapetyngów błękit, wcześniej kojarzony jako kolor barbarzyństwa i śmierci, przeciwstawiany czerwieni, oraz lilia. I tutaj pomocna w interpretacji wydarzeń może być hipoteza naszego gospodarza, który połączył triumf błękitu Kapetyngów z triumfem nad herezją południa w wymiarze zarówno politycznym, jak i gospodarczym i konfliktem z Plantagenetami. Ci z Państwa, którzy czytali Kredyt i wojnę, to wiedzą, o co chodzi. Tam chodziło między innymi o duże uprawy pewnej rośliny na południu, która służyła jako barwnik. Jeżeli Państwo nie czytali, to zachęcam. Popularność lilii brała się z rozszerzającego się kultu maryjnego, który był wspierany przez między innymi opatów Sugera z Saint-Denis oraz świętego Bernarda, którzy chcieli uczynić Maryję patronką królestwa. Lilię jako taki symbol herbowy przyjął właśnie Filip August, ale pierwszy wizerunek tarczy z liliami pojawia się na pieczęci księcia Ludwika, przyszłego Ludwika VIII. Kolor tarczy, to jest akurat ślub Ludwika VIII i Blanki Kastylijskiej. Kolor tarczy herbowej znamy z witrażu w Chartres, tak, tutaj na dole. W środkowym oknie widzimy herb Kapetyngów, złote lilie w błękitnym polu. Tak? Do powyższego można dodać jeszcze kształtowanie się systemu symbolicznych miejsc, tak? Czyli symbolika geograficzna do tego dochodzi. Jest Reims, gdzie konsekruje się króla, gdzie przechowywana jest ampułka z świętym olejem, którym się namaszcza króla. Jest Saint-Denis, gdzie składa się króla do grobu pośród poprzedników i przechowuje insygnia, które
Oraz A. I Paryż, który jest takim centrum operacyjnym, tak? Gdzie władca przebywa najczęściej w pałacu na wyspie Cité. I te takie geograficzne i symboliczne miejsca, można powiedzieć, symbolizują drogę życiową króla, tak? Od jego narodzin w momencie konsekracji jako króla, poprzez czas rządów, decyzji, tworzenia prawa, aż do przejścia do innego świata. Paryż jest oczywiście tutaj dla naszych ziemskich spraw najważniejszy, jest sercem tak zwanej Francji właściwej, czyli tego terytorium, które potem nazywano Ile-de-France. W Paryżu, w sali przyległej do pałacowej kaplicy, znajdują się archiwa królestwa. W Sainte-Chapelle, które wybudował święty Ludwik, ulokował tam największą relikwię królestwa, czyli koronę cierniową, którą udało mu się zakupić w takich ciekawych okolicznościach, znaczy wykupił ją od Wenecjan, którym powierzono tę koronę, którym powierzyli tę koronę baronowie, łacińscy baronowie Konstantynopola, tak, w zastaw ją przekazali. Ludwik wymógł na Wenecjanach, żeby jednak jemu tę koronę przekazali, w związku z tym, że on był podobno pierwszy, który zaproponował wykup tej korony. W każdym razie Sainte-Chapelle była taką oprawą dla tego największej relikwii. W Paryżu znajdował się również skarb królestwa, którym opiekowali się templariusze. To do ich paryskiej siedziby trzy razy w roku przybywali bajliwowie. To byli tacy przedstawiciele króla Francji w terenie, bezpośrednio wykonujący jego no, administrowali, tak? Byli administracją królewską w terenie w poszczególnych ziemiach. I bajliwowie ci przekazywali rozliczenia finansowe do Paryża i właśnie w wieży Temple wybudowanej w 1240 roku przechowywano skarb królestwa. Można powiedzieć, że Filip August stworzył ideę Francji Zjednoczonej, natomiast święty Ludwik miał za zadanie ją uzasadnić, rozwinąć i utwierdzić. Wraz ze świętym Ludwikiem ujawnia się dokładnie określony monumentalny program. Mówię ujawnia się, ponieważ był on określony już wcześniej, tak, i zapoczątkowany przez poprzedników. Natomiast już w całej pełni ujawnia się właśnie za Ludwika IX. Program był oczywiście złożony, kompleksowy i wszechstronny. Prawdziwa doktryna Królestwa Francji. Ludwik nadał jej nie tylko formę duchową, ale również wizualną. Wielkim politycznym dążeniem kapetyngów, jak już wspominałem, było wyjście spod zwierzchnictwa cesarstwa. Nawet jeżeli to zwierzchnictwo było czysto teoretyczne, to doktryna tego typu jest bardzo silna i w każdej chwili może być wykorzystana. W 1202 roku na przykład papież Innocenty III w dekrecie Per Venerabilem stwierdza, że król Francji nie uznaje żadnego zwierzchnictwa w świecie doczesnym. A za świętego Ludwika przypomniano właśnie, że król zawdzięcza swoją władzę jedynie Bogu i sobie samemu. I to nowe podejście, tego typu idea miała swoje konsekwencje, też zaskakujące może troszkę. W 1241 roku papież Grzegorz IX zaproponował koronę króla rzymskiego dla brata Ludwika IX, Roberta z Artois, z perspektywą korony cesarskiej. Wówczas cesarz Fryderyk II był od dwóch lat ekskomunikowany. Król Francji odmówił i wysłał do cesarza poselstwo, które przekazało następujący komunikat. Bóg nie życzy sobie, abyśmy zapragnęli kiedykolwiek zaatakować chrześcijanina, nie mając poważnego powodu. Nie popycha nas do tego ambicja. Sądzimy bowiem, że nasz Pan, król Francji, który rządzi w Królestwie Francji z racji pochodzenia z królewskiego rodu, jest ponad jakimkolwiek cesarzem, którego na tron wynosi jedynie wolny wybór. Hrabiemu Robertowi wystarczy, że jest bratem tak wielkiego króla. Odpowiedź tyle już uspokajająca cesarza, co bezczelna.
jeszcze tego samego roku w sierpniu umiera papież, a w grudniu następuje bunt panów zachodniej Francji Langwedocji. Czy to było związane z odpowiedzią? Trudno powiedzieć, ale tak się potoczyły wypadki. Bunt oczywiście skrycie popierany przez króla Anglii Henryka III i jego szwagra cesarza Fryderyka II. Zresztą no, gdybyśmy sobie nawet wyobrazili, że król Francji przyjmuje tę propozycję, i jego brat zostaje cesarzem na rzymskim, to byłoby w zasadzie zaprzeczenie dążeń kapetyngów i tej idei niezależności od cesarstwa. Znaczy kapetyngowie na cesarskim tronie byliby po prostu zagrożeniem dla idei rozdziału tych dwóch królestw, tych dwóch organizmów politycznych. Dlatego mówię, że to mogło być dosyć zaskakujące, tak? Te stanie na takim właśnie stanowisku. Mamy zatem ciągłość terytorium z jednoczesnym odcięciem się od starożytnej podległości. Mamy zjednoczone państwo, królestwo rządzone przez namaszczonego przez Boga króla z Paryża. Należało jeszcze ciągłość państwa i terytorium uzasadnić ciągłością dynastii. I wskazanie ciągłości między Karolingami a Kapetyngami to był jeden z najważniejszych celów dla Kapetyngów, ponieważ nawet ci, którzy uznawali wybór Hugona Capeta pod koniec X wieku na tron za legalny, to wszyscy sobie zdawali sprawę, że jest to nowa dynastia, tak, że nie ma ciągłości między Karolingami a Kapetyngami. Natomiast mniej przyjaźnie nastawione ośrodki twierdziły wprost, że to była uzurpacja. Jednym z najważniejszych narzędzi budowy tradycji ciągłości dynastycznej była polityka pogrzebowa świętego Ludwika i rola opactwa Saint-Denis. Saint-Denis jako miejsce pamięci takiej narodowej sięga niemal początków monarchii francuskiej. U źródeł opactwa leży kościół wzniesiony w miejscu, gdzie jak powszechnie przyjęto został pochowany święty Dionizy, pierwszy biskup Paryża. Święty Dionizy, którego łączono z Dionizym Areopagitą, Ateńczykiem. To jest dosyć istotne dla późniejszego wywodu. Dla Saint-Denis najważniejsze, dla Saint-Denis zawdzięcza najwięcej trzem dla swojej pozycji trzem ludziom. Dagobertowi z dynastii Merowingów, który w VII wieku przekształcił kościół w opactwo benedyktyńskie i kazał się tam pochować. Karolowi Łysemu z dynastii Karolingów, który również wyposażył hojnie opactwo i został tam pochowany. I trzecią osobą był opat Sużer, bardzo ważna postać, która połączyła opactwo z dynastią Kapetyngów. Był najważniejszym doradcą Ludwika VI i Ludwika VII. Przebudowując kościół, wykreował nowy styl w sztuce zwany francuskim, a potem pogardliwie gotyckim. Uczynił chorągiew opactwa, tak, to słynne Oriflamme, sztandarem wojsk królewskich. Pamiętamy, że miał również wpływ na wybór lilii jako symbolu herbowego dynastii. Zlecił również przeredagowanie życia Karola Wielkiego, tak, pod kątem odpowiednim dla Kapetyngów. No i można jeszcze wspomnieć, że Filip August powierzył opactwu pieczę nad królewskimi insygniami, które były wykorzystywane podczas ceremonii sakry królewskiej. Dwa teksty informują nas o polityce pogrzebowej świętego Ludwika w Saint-Denis. Ja może zacytuję jeden z nich. W kronice Wilhelma z Nangi czytamy: w Saint-Denis we Francji święty król Ludwik i opat Mateusz z Vendôme, taki jeden z najważniejszych doradców króla, dokonali również jednoczesnych przenosin wszystkich królów Franków, którzy byli pochowani w różnych miejscach kościoła. Królowie i królowe z rodu Karola Wielkiego zostali umieszczeni wraz ze swymi rzeźbionymi podobizmami na podwyższeniach, wysokich na 2,5 stopy nad ziemią, po prawej stronie kościoła, a potomkowie króla Hugona Capeta po lewej stronie. Także widzimy, że święty Ludwik nie tylko przeniósł królewskie szczątki w nowe miejsce, ale także jakby wywyższył je
i wystawił na publiczny widok. Tak? Program artystyczny umacniał i wizualizował program ideologiczny narzucenia tego obrazu ciągłości dynastycznej. Tak? Od Merowingów przez Kapetyngów przez Karolingów do Kapetyngów. No zwłaszcza Kapetyngom zależało na tym, żeby wykazać ciągłość i przynależność Kapetyngów do rodu Karola Wielkiego, którego uważali za postać, która została ukradziona przez Niemców. Kolejnym elementem powstającej doktryny jest idea Francji jako ośrodka i depozytariusza wiedzy i mądrości. Tak? Mądrość i nauka zostały wpisane na sztandary monarchii francuskiej i staną się jednym z filarów doktryny państwa francuskiego, zarówno w skali makro, w relacjach międzynarodowych, jak i mikro, na poziomie królestwa. O, tu troszkę zaniedbałem. Tu mamy konsekrację Ludwika IX, Reims, mamy Saint-Denis z grobowcami królewskimi i Sainte-Chapelle z koroną cierniową. Oczywiście świątynią mądrości i wiedzy jest Uniwersytet Paryski za Ludwika IX już istniał. Miał swoje korzenie w szkole przykatedralnej Notre Dame. Pierwszy przywilej dla niego wydał Filip August, natomiast oficjalne ramy instytucjonalne i statut nadaje mu papież Innocenty III w 1215 roku. Za Ludwika IX ten statut został potwierdzony specjalną bullą Grzegorza IX. I to się wiąże z ciekawymi wydarzeniami, mianowicie z buntem czy strajkiem Uniwersytetu Paryskiego na przełomie lat 20. i 30. XIII wieku, podczas którego, jak zauważa Legoff, młody święty Ludwik miał niezwykłą intuicję co do wagi Uniwersytetu. Nawiasem mówiąc, jakby po przeciwnej stronie wtedy stanęła matka Ludwika, Blanka Kastylijska, no ale to mogło być spowodowane pewnymi jej zobowiązaniami wobec mieszczan paryskich w związku z tym, że w kluczowej sytuacji zagrożenia uratowali jej regencję i być może również jej możliwość opieki nad synem wcześniej. Dlaczego mówię o Paryżanach? Dlatego, że no nastąpił, tak to opisuje Wilhelm z Nangii w swojej kronice. W 1229 roku w Paryżu wybuchła wielka kłótnia między scholarami a mieszczanami. Mieszczanie zabili kilku klerków i z tego powodu klerkowie opuścili Paryż, rozpraszając się na wszystkie strony świata. Król Ludwik, widząc, że filologia i filozofia, nauki, poprzez które nabywa się skarby wiedzy przewyższający wszystko inne, opuściły Paryż, głęboko się tym zasmucił. Rozkazał zatem wspomnianym klerkom powrócić do Paryża, zaś po powrocie przyjął ich z najwyższą łaskawością i niebawem doprowadził do tego, by mieszczanie dali im odszkodowanie za zbrodnie, jakich się wobec nich dopuścili. Bunt rozpoczął się podobno od bójki w Oberży, wymknął się spod kontroli, a ciągnął się prawie 2 lata, właśnie chyba z powodu tego, że Blanka Kastylijska stanęła po stronie mieszczan. Sprawa była o tyle poważna, że groziła upadkiem ośrodka uniwersyteckiego w Paryżu. No i natychmiast pojawiły się propozycje dla studentów i mistrzów z innych stron. W tym samym 1229 roku został założony bowiem Uniwersytet w Tuluzie na mocy układu paryskiego kończącego teoretycznie krucjatę przeciwko Albigensom. Uniwersytet w Tuluzie miał być takim narzędziem walki z herezją na południu. I hrabia Tuluzy Rajmund VII podobno kusił, że u niego to można korzystać z powabów tuluzanek i studiować Arystotelesa. Nie wiem, czy jednocześnie, czy nie. Propozycje zsłał również król Anglii i Uniwersytet w Oksfordzie i nawet hrabia Bretanii,
który chętnie założyłby Uniwersytet w Nantes. Ale dzięki interwencji Ludwika konflikt zażegnano i scholarzy i mistrzowie powrócili do Paryża. Pytanie, dlaczego było tak ważne? Tak? Jak łączy się sprawa uniwersytetu, wiedzy, nauki z doktryną niezależności państwa francuskiego? Dlaczego świętemu Ludwikowi zależało tak bardzo na tym, żeby instytucja paryskiego uniwersytetu nie upadła? Otóż w doktrynie cesarstwa rzymskiego, czy rzymsko-niemieckiego, jak je nazwiemy, istniało coś takiego jak translatio imperii, tak, czyli idea przekazania uniwersalnej władzy cesarskiej na przełomie starożytności i średniowiecza z cesarstwa wschodniego do nowego cesarstwa rzymskiego Karolingów, a następnie do cesarstwa powstałego we wschodniej części Imperium Franków. I na wzór tej idei wywiedziono nową, translatio studii, czyli przekazanie władzy intelektualnej z Aten do Rzymu, a następnie do Paryża wraz ze świętym Dionizem. To dlatego jest tak ważne włączenie świętego Dionizego z Dionizem Areopagitą. I mówiło się, że Italia ma papieża, Niemcy cesarza, a Francja ma uniwersytet. Także utrata Uniwersytetu Paryskiego byłaby stratą jednego z głównych fundamentów prestiżu i władzy. Tak? Tego typu triadę zastosowano również w skali mniejszej, na poziomie królestwa. Obok władzy duchownej i świeckiej pojawia się właśnie nowa władza reprezentowana przez wiedzę. I ta nowa figura została wyrażona przez trójfunkcyjną triadę sacerdotium regnum studium. Ten system wartości objawił się właśnie najpewniej za świętego Ludwika. I tu znowu zacytuję. Zaiste, gdyby tak drogocenny skarb zbawczej wiedzy został odebrany Królestwu Francji, wówczas lilia, godło królów Francji, zostałoby przez to okrutnie okaleczone. Albowiem tak jak Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus pragnął przyozdobić Królestwo Francji wiarą, mądrością i rycerskością większą niż wszelkie inne królestwa, królowie Francji zgodnie z tradycją kazali ozdobić swój oręż i swoje chorągwie trzypłatkowym kwiatem lilii, jak gdyby chcieli powiedzieć całemu światu: wiara, wiedza i cnoty rycerskie dzięki opatrzności i łasce Boga służą naszemu królestwu obficiej niż wszystkim innym. Dwa podobne do siebie płatki oznaczają w istocie wiedzę i cnoty rycerskie, które strzegą i bronią trzeciego płatka, znajdującego się powyżej pomiędzy nimi, oznaczającego wiarę, ponieważ wiarą kieruje i zarządza wiedza, zaś broni jej rycerskość. Tak długo jak te trzy cnoty będą ze sobą mocno połączone w Królestwie Francji, tak długo będzie ono solidnie stało pokojem, siłą i ładem. Jeśli zaś zostałyby one od niego odłączone lub też siłą mu wydarte, całe skłócone ze sobą królestwo zostałoby spustoszone, po czym by upadło. No, takie prorocze słowa, bym powiedział. Sam król bardzo, bardzo łaknął wiedzy, zwłaszcza religijnej. Namiętnie studiował Biblię, Ojców Kościoła, inne księgi, przy czym preferował autentyczne dzieła świętych niż książki uczonych. Także wolał sięgać do źródeł niż do przypisów. Gdy czegoś nie wie, a nurtuje go jakiś problem, dopytuje się duchownych. Kiedy coś rozumie, coś co przestudiował i co rozumie, dzieli się z innymi osobom, które na przykład bardzo często organizował dysputy różnego rodzaju na różne tematy teologiczne. Osobom, które na przykład nie znały łaciny, tłumaczył sprawy na francuski, tak? Teraz może chciałbym powiedzieć o pewnym paradoksie. Wydawałoby się, że najlepszym narzędziem tworzenia uzasadnień dla tez doktrynalnych państwa jest prawo. To się wiąże również jak najbardziej z Uniwersytetem Paryskim. Uniwersytet powinien zatem kształcić kadrę królestwa, w tym również własnych prawników. Problem polegał na tym, że głównym źródłem prawa było prawo rzymskie, wywodzące się z cesarstwa i w sposób naturalny wspierające ideę cesarskiej supremacji. Dlatego Uniwersytet Paryski, założony przez Filipa Augusta z poparciem papieża, nie kształcił prawników. Król Francji chciał mieć oczywiście pas transmisyjny dla szerzenia swojej doktryny i wzmocnienia siły państwa wobec cesarstwa i podobnie papież pragnął posiadać ważny, niezależny ośrodek teologiczny poza cesarstwem.
Uniwersytet był jawnie włączony w proces wspierania niezależności władzy królewskiej od wszelkiej władzy zewnętrznej oraz tworzenia symboliki monarchii, natomiast miał nie posiadać fakultetu prawa. Jednak królestwo nie mogło się obyć bez prawników. Zakaz kształcenia prawników na Uniwersytecie Paryskim spowodował, że królowie francuscy musieli sięgnąć po prawników kształconych na południu, z Orleanu, a później też z Tuluzy, co mogło mieć w przyszłości negatywne skutki, ale to jakby temat na inny wykład. W tym miejscu trzeba wspomnieć o sądach królewskich. Za świętego Ludwika Rada Królewska, złożona z coraz lepiej wykształconych, wyspecjalizowanych doradców, przekształcała się w parlament. Parlament zajmujący się sprawami z zakresu wymiaru sprawiedliwości właśnie. Wiadomo, że pewna liczba członków parlamentu paryskiego miała tytuły magistrów, prawdopodobnie magistrów prawa. Tworzyli oni prawo monarchiczne, czyli taką syntezę prawa rzymskiego, ale jakby wyrwanego spod monopolu podcesarstwa oraz zwyczajowego, tak, feudalnego. I byli to raczej prawnicy praktycy niż teoretycy prawa. Na przykład byli bajliwowie, którzy mieli doświadczenie w administracji. Takim prawoznawcą i teoretykiem prawa rzymskiego był na przykład Jakub z Rewini, profesor Uniwersytetu w Orleanie, i czytając jego wypowiedzi można zobaczyć, jak mocno prawo rzymskie i głęboka jego znajomość determinowało spojrzenie na spostrzeganie świata. Pisał on bowiem tak. To właśnie jakby ilustruje ten problem z prawem rzymskim. Niektórzy mówią, że Francja nie podlega cesarstwu. Z punktu widzenia prawa jest to niemożliwe. Wbijcie sobie dobrze do głowy, że Francja jest zależna od cesarstwa i nie obchodzi mnie, że król Francji tego nie uznaje. Potrzeba dobrze działającego systemu prawa wynika z głębokiego poczucia sprawiedliwości króla. Sprawiedliwości, która była fundamentem pokoju. Tak? Sprawiedliwość i pokój to takie bardzo ważne dla Ludwika pojęcia. Ludwik coraz mocniej rozszerzał kompetencje w zakresie sądownictwa królewskiego. Wykorzystując przy tym zależność lenną. Coraz częściej była wykorzystywana procedura apelacji do Sądu Królewskiego, która dawała do zrozumienia, że sprawiedliwość królewska stoi ponad sprawiedliwością wasali. Ludwik często symbolicznie uczestniczył w procesach. Jest taki obraz wielokrotnie powtarzany w sztuce świętego Ludwika, który siedzi pod dębem w Vincennes i dokonuje sądów. Tam stoi kolejka po prostu kolejnych petentów chętnych, żeby do apelacji u samego króla. Sławna była sprawa Enguerranda de Coucy, który powiesił trzech młodzieńców złapanych w lesie, oskarżając ich niesłusznie zresztą o kłusownictwo na jego ziemi. Sprawa dotarła do króla, a pan Coucy z trudem uratował skórę, bo święty Ludwik najchętniej by go powiesił. Natomiast uległ perswazji doradców, natomiast pan Coucy dostał ogromną grzywnę z przeznaczeniem na obronę ziemi świętej. Odebrano mu las, gdzie dokonał samosądu, no i dobrano mu jurysdykcję nad lasami i stawami. Przy tej okazji widzimy tutaj również jeden z przykładów niechęci króla do tak zwanych pojedynków sądowych, ponieważ Enguerrand zaproponował obronę swojego honoru właśnie w ten sposób, natomiast Ludwik mu tego odmówił. W 1261 roku Ludwik w ogóle zniósł pojedynek jako środek dowodowy, zastępując go normalnym postępowaniem śledczym oraz zeznaniami świadków. Zakazał też działalności w tej sferze najemnych mistrzów sztuk walki, którzy widocznie byli po prostu wynajmowani do takich spraw. Głównym narzędziem polityki królewskiej staje się seria ordonansów, w tym przede wszystkim wydany po powrocie z pierwszej wyprawy krzyżowej w 1954 roku, tak zwany Wielki Ordonans. To był taki miks zaleceń moralnych, reguł zarządzania,
i podstaw nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości. On obejmował różne rzeczy. Tu może powiem o niektórych. Obejmował zakaz przyjmowania prezentów przez urzędników, na przykład, takie oczywiste, zakaz podarunków dla inspektorów czy zwierzchników tych urzędników, zasada domniemania niewinności, zakaz więzienia z powodu długów, z wyjątkiem długów wobec króla, zakaz gier hazardowych, zakaz wstępowania do oberż, o ile się nie było w podróży. I generalnie sprawiedliwość miała należeć do wszystkich, tak, niezależnie od stanu. Czyniąc sprawiedliwość, Ludwik dążył do pokoju nie tylko w polityce wewnętrznej, ale i na arenie międzynarodowej, tak? Znaczy z wyjątkiem dwóch wypraw krzyżowych, ale to jest jakby zupełnie inna kwestia. Tu chodziło o Królestwa Chrześcijańskie. I tutaj również był mistrzem wykorzystywania prawa i negocjacji. Jeszcze w 1244 roku wyłożył swoim wasalom, jak powinny wyglądać relacje feudalne. Znaczy utrzymanie pokoju między chrześcijańskimi władcami wymaga, by nie było podwójnej lojalności. Tak, senior nie mógł być wasalem dwóch królów. A były to liczne przypadki, tak? Zwłaszcza w Normandii na przykład, gdzie część wasali króla Francji była jednocześnie wasalami króla Anglii ze względu na posiadane ziemie na wyspie. Więc rozkazał seniorom, którzy byli wasalami jego i króla Anglii, by dokonali wyboru stron po prostu. I Henryk III odpowiedział tym samym, odebrał francuskim seniorom lenna angielskie. Jednocześnie w traktacie paryskim z 1259 roku, kończącym ten stuletni konflikt Plantagenetów z Kapetyngami, zastosował zasady feudalne w trochę inny sposób. I tak poprowadził negocjacje, że król angielski zachował prawa do części posiadłości francuskich, ale oficjalnie zgodził się być jego lennikiem, tak, z pozostawionych mu ziem. Ludwik czuje się odpowiedzialny za wszelkie cierpienie i niesprawiedliwość, tak, w swoim królestwie. Jest królem, który wiedzie swój lud ku zbawieniu. I ta jego motywacja ma ogromne znaczenie i wielki wpływ na jego działania polityczne czy działania finansowe. Nawet zaostrzenie prawa dotyczącego żydowskiej lichwy mogło wynikać z poczucia osobistej odpowiedzialności za działalność społeczności żydowskiej. Mówi o tym wprost, wskazując, że za ewentualne nadużycia kredytowe chrześcijan odpowiadają biskupi, on zaś jako król i opiekun między innymi cudzoziemców właśnie za sprawy żydowskie. Taki podtekst, czyli zadośćuczynienia za czyny i decyzje własne i osób, za które był odpowiedzialny, które mu podlegały jako królowi, miały również przygotowania do pierwszej krucjaty. Były one rodzajem rekolekcji dla całego królestwa. Ludwik, wysyłając w kraj kontrolerów prowadzących śledztwa w sprawach nadużyć urzędników, nadużyć finansowych, ale innego rodzaju również, działał kierując się zarówno troską o naprawę krzywd, czyli interesem pokrzywdzonego, jak i zbawienie duszy winowajcy. Jednym z głównych zadań królewskich kontrolerów jest zbieranie skarg na niesprawiedliwy pobór podatków, co powinno pociągać za sobą zwrot ze strony króla. Tak, on w ten sposób chciał jak najlepiej przygotować siebie i królestwo do swojej misji, tak, do swojej misji krucjatowej. Także widzimy, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej czy finansowej, sprawiedliwość gospodarcza wynikała wprost z podejścia religijnego, z troski o zbawienie. A tutaj właśnie jest wieża Temple. Gdzie przechowano skarb królestwa. Tu jest Ludwik uczący się jeszcze jako młody człowiek ze swoją matką.
Tu mamy Ludwika już nieco starszego. To jest taka scena, która przedstawia Ludwika i Blankę Kastylijską jako współpanujących. Przez długie lata Ludwik zgodnie razem z matką współrządzili krajem. Matka zresztą zastępowała go również podczas gdy był na pierwszej wyprawie krzyżowej. Tu mamy scenę właśnie sądu nad panem de Cussy. To może zostawimy na chwilę. Klęskę pierwszej krucjaty odebrał nie jako osobistą porażkę polityczną, ale jako klęskę swoją jako chrześcijańskiego władcy. Tak? Czuł, że przyniósł wstyd chrześcijaństwu i był tym głęboko wstrząśnięty. W ogóle jego panowanie można podzielić pod tym względem na dwie części. Znaczy jego religijność do pierwszej krucjaty jest religijnością nabożną, natomiast po klęsce krucjaty mocno zaznacza się element pokutny. Potrzeba i to jakby zdopingowało go do dalszych starań o naprawę swojego królestwa. I to było jedno ze źródeł wydania tak zwanego Wielkiego Ordonansu, o którym mówiłem wcześniej. Ludwik bardzo dużą wagę przywiązywał do świadomości wagi grzechu, zwłaszcza śmiertelnego, która to świadomość wagi tego grzechu była bardzo, bardzo różna wśród współczesnych. Według Ludwika jest on nieporównywalnie groźniejszy dla kondycji człowieka niż trąd. Tak? Najstraszliwsza plaga, która mogła dotknąć wówczas człowieka. Starał się tę prawdę uświadomić otoczeniu. Kiedyś zadał wprost pytanie swojemu przyjacielowi, Joinville'owi. To był taki seneszal Szampanii, który prawdopodobnie najlepiej, znaczy poznał go wcześniej, ale chyba zaprzyjaźnili się podczas pierwszej wyprawy krzyżowej. Czy wolałbyś popełnić grzech śmiertelny, czy być trędowatym? A Joinville odpowiedział po prostu szczerze i bez namysłu: wolałbym popełnić 30 grzechów śmiertelnych, niż być trędowaty. Ludwik, który prawdopodobnie wielokrotnie był rozczarowany tego typu odpowiedziami, pewnie nie tylko ze strony swojego przyjaciela, poucza go. Mówisz jak głupiec i szaleniec. Nie ma gorszego trądu niż grzech śmiertelny. Dusza w grzechu śmiertelnym przypomina diabła. Także bardzo starał się pouczać swoje otoczenie i często chyba musiał być rozczarowany odpowiedziami. Należy podkreślić, że Ludwik starał się wcielać w życie ideał chrześcijańskiego władcy, a ostatecznie sam stał się takim wzorcem. Był niewątpliwie wpatrzony w postać Chrystusa cierpiącego, ukoronowanego koroną cierniową. Koroną, którą oczywiście sprowadził do Francji i umieścił specjalnie do ufundowanej w tym celu Sainte-Chapelle. Działania Ludwika miały zawsze głęboko etyczne, moralne podstawy. Nie starał się nagiąć zasad w zderzeniu z rzeczywistością, ale kształtować rzeczywistość, kierując się zasadami. W wielu przypadkach spotykał się z niezrozumieniem otoczenia, które uważało, że mógł postąpić inaczej, chytrzej na przykład, bardziej bezwzględnie, albo przeciwnie, bardziej pobłażliwie, licząc na jakieś polityczne korzyści. Można powiedzieć, że świętość Ludwika nie wynikała z realizacji dotychczasowego modelu królewskiego ideału. Znaczy nie był świętym królem, który na przykład był królem nawróconym i ochrzcił swój lud. Nie był świętym królem, ale był jakby świętym, który sprawował godność króla, tak? Jeżeli porównać go do któregoś ze współczesnych mu świętych, no to był takim świeckim odpowiednikiem świętego Franciszka. Papież Bonifacy VIII w bulli kanonizacyjnej nazywa go supermanem, super homo, tak? Nad człowiekiem. Hmm.
W codziennym życiu Ludwik był niewątpliwie gorliwym praktykiem, wypełniającym wszelkie chrześcijańskie powinności z nawiązką nawet. Dodatkowo zafascynowany praktyką zakonną starał się wprowadzić podobny porządek do porządek dnia do swojego życia, tak? Tak jak liczyliśmy z żoną mniej więcej, tak? Oceniając według współczesnych miar modlitw, długości trwania mszy i tak dalej, wyszło nam, że modlitwa zajmowała mu średnio 5 godzin dziennie. Przy czym należy zaznaczyć, że nie był kimś w rodzaju mnicha pokutnika z natury, tak? Ludwik był człowiekiem pogodnym, lubił dobre jedzenie, lubił się śmiać, natomiast po prostu podchodził bardzo świadomie i poważnie do najważniejszych rzeczy w życiu, tak? Dlatego nakładał na siebie wiele ograniczeń. Jego gorliwość budziła zdumienie, a czasem obawę. Ludwik nie miał jakiegoś końskiego zdrowia i jego wyrzeczenia niewątpliwie wpływały na jego kondycję. Pierwsza wyprawa w ogóle krzyżowa wynikała z doświadczenia ciężkiej choroby, tak? Tutaj mamy podjęcie decyzji o wyprawie krzyżowej. Choroby, która nieomal zakończyła się śmiercią. Nawet jego spowiednicy starali się hamować jego zapędy, na przykład dotyczące licznych postów. Natomiast w przypadku śmiechu, który zapewne uważał, że ma z nim jakiś problem, spowiednik stwierdził, żeby nie przesadzał i że wystarczy, jak nie będzie się śmiał w piątki. Gesty miłosierdzia Ludwika nie miały charakteru ostentacji, tak? To znaczy były częste i regularne i wynikały z autentycznej potrzeby serca i dania świadectwa i przykładu otoczeniu. Natomiast swoje jakby osobiste akty ascezy i pokuty starał się ukrywać i wiedzieli o nich nieliczni. I tutaj może zacytuję. Sam wchodził do izby chorych opactwa i odwiedzał chorych braci, pocieszał ich, pytał każdego, na jaką cierpi chorobę i dotykał pulsu i skroni niektórych z nich, nawet gdy się pocili. Z większą gorliwością i oddaniem odwiedzał tych, którzy byli najbardziej chorzy i dotykał nawet ich rąk i chorych miejsc. I im poważniejsza była choroba, wrzód lub coś innego, tym chętniej król dotykał chorego. Czy Ludwik spotykał się za swego życia z powszechnym podziwem i zrozumieniem? No, okazuje się, że nie bardzo. Tak? Jak bardzo reakcja na świętość mogły być bliskie współczesnym, widzimy w różnego rodzaju anegdotach. Na przykład w tej o kobiecie, która zaczepiła króla na schodach pałacu i wykrzykiwała zarzuty o tym, że jest słabym władcą interesującym się tylko sprawami kleru. Albo historia, nawiasem mówiąc, Ludwik polecił wypłacić jej pieniądze i generalnie przyznał, że no zapewne znalazłby się ktoś, kto lepiej wykonuje tę funkcję niż on, czyli funkcję króla. Czy też opowieść o pewnym pośle z jednej z prowincji cesarskich, który potem, zdając relację swemu hrabiemu na pytanie o króla Ludwika, potwierdził, że widział tego nieszczęsnego króla obłudnika, który za jedyne nakrycie głowy ma kaptur na plecach i zaczął go przedrzeźniać, tak, sylwetkę Ludwika. Mamy tu zatem, mówiąc pół żartem, pół serio, antyklerykalną lewicę z domieszką feminizmu, ale mamy również antysystemowych libertarian, którzy po osądzeniu jednego z nadużywających władzy baronów kolportowali piosenki w stylu: Bóg mi świadkiem, nie jesteście wolni, odsunięto was bardzo od waszej wolności, bo osądza się was i kontroluje. Wszystkich was okrutnie oszukano i zdradzono, bo znikąd nie ma obrony, która przyszłaby wam w sukurs. Słodka Francjo, nie można już tak się nazywać, lecz trzeba cię nazywać krajem niewolników, ziemią tchórzy, królem nędzników. Mam pewność, że to zniewolenie tak nadużywane nie pochodzi od Boga. I niech nikt nie myśli, że mówię to, aby atakować mego pana, niech Bóg broni, ale boję się, by nie zgubiło to jego duszy, a także chciałbym pozostać panem z mojego lenna. Kiedy się o tym dowie, rychło uczyni sprawiedliwość. Jego szlachetne serce nie ścierpiałoby niczego innego. To dlatego chcę go o tym uprzedzić i powiadomić. W ten sposób wrogi diabeł, który na niego czyha, nie będzie mieć nad nim władzy. Uchybiłbym mojej wierze, gdybym pozostawił mojego pana w niewiedzy. Także mamy tu więc świadome, nieomal szydercze odwrócenie moralnych wektorów, tak? Tak bardzo współczesne. To Budka. No.
Ale złośliwości zdarzały się również naprawdę w najbliższym otoczeniu, w pałacu. Jak mówi sam Ludwik, powiem wam, co się czasem dzieje, gdy jestem sam w swoich prywatnych komnatach. Słyszę okrzyki brat Ludwik i przekleństwa pod moim adresem wyrzucane przez tych, którzy myślą, że nie mogę ich słyszeć. Wówczas pytam się w głębi duszy, czy nie powinienem powstrzymać autorów tych krzyków, ale zdaję sobie sprawę, że odnoszę korzyść, znosząc to dla miłości Boga i mówiąc szczerze, nie żałuję, że to się przytrafia. Tak, były kolportowane również plotki o tym, że miał zamiar zrezygnować z korony i zostać mnichem. Wielokrotnie zarzucano mu również nadmierne wydatki na domy zakonne, szpitale, przytułki, nadmierną jałmużnę. I król potrafił wtedy stracić cierpliwość i odpowiadał: zamilknijcie, to co mam dostałem od Boga i nie mógłbym tych pieniędzy wydać lepiej. Także w takich sprawach twardo obstaje przy swoim. Natomiast w pewnych przypadkach z działań i gestów wynikających z religijności, ale dotyczących jego samego, czasem ulega perswazji, tak jak w przypadku tej nadmiernej ascezy. Czy na przykład z rezygnacji z umycia nóg mnichom podczas sobotniej liturgii w klasztorze cysterców, z tym, że to była chyba akurat jednostkowa sytuacja, kiedy w tej uroczystości mieli wziąć udział ludzie spoza najbliższego otoczenia Ludwika, którzy mogliby nie zrozumieć, dlaczego król robi to, co robi, tak bardzo się poniża. Także uległ tutaj perswazji i zrezygnował z tego. Natomiast wiemy, że rzeczywiście obrzęd umywania stóp biednym starcom praktykował, tylko że robił to w sekrecie. Tutaj jest też taki przypadek, że pyta ponownie tego swojego przyjaciela Joinville'a, czy on też myje stopy swoich biednych w Wielki Czwartek. No i Seneszal oczywiście protestuje, niech Bóg go broni. Nie przyszłoby mu to do głowy. No i król jest oczywiście bardzo rozczarowany tą odpowiedzią. Legoff twierdzi, że Ludwik przez swoje nabożne praktyki mógł być nieznośny dla otoczenia, tak? Ale król miał też swoiste poczucie humoru, jak wtedy, kiedy wstawał bardzo wcześnie rano do kościoła, ubierał się cicho i wychodził, a obudzona za późno straż biegła za nim w niepełnym rynsztunku i na bosaka. Także na koniec do tych historii dotyczących walki Ludwika nawet z najbliższym otoczeniem o możliwość wykonywania praktyk i gestów pobożności można dodać taką wzruszającą scenę z okresu poprzedzającego wyjazd na drugą krucjatę. Ludwik był już wówczas tak słaby, wycieńczony chorobą, że Joinville oburzał się na jego otoczenie, że pozwalało mu jechać. Poszedł wtedy pożegnać go w Paryżu. Sam nie wybierał się na wyprawę, był jej przeciwny i to też pewnie było wielkie rozczarowanie dla króla. Stan Ludwika wynikał zapewne z choroby, której nabawił się podczas pierwszej krucjaty. Przeprowadzono badania i prawdopodobne jest zakażenie chorobą o nazwie histosomatoza, takim pasożytem krwi, którego właśnie nam mógł się nabawić podczas pierwszej wyprawy. Dlatego cierpiał na tą chorobę przez wiele lat, dlatego był już wówczas bardzo, bardzo, bardzo osłabiony. I tu może cytat z samego Joinville'a. Wielkim grzechem jest to, co zrobili ci, co pozwolili mu jechać w wielkiej słabości, w jakiej było jego ciało. Bo nie mógł znieść jazdy z ani wozem, ani konno. Jego słabość była tak wielka, że ścierpiał, iż zaniosłem go na rękach od kamienicy hrabiego do Ser, gdzie się z nim pożegnałem, aż do franciszkanów. No i tak właśnie wyglądało objawianie się świętości Ludwika tutaj na tym świecie. Natomiast Legoff analizuje również świętość Ludwika pod kątem ówczesnych modeli, a zatem oczekiwań wobec świętego i oczywiście podkreśla ziemskie motywacje otoczenia. Mówi o tym, że kapetyngowie dążyli do tego, by Kościół obdarzył nibem świętości któregoś z władców po to, by utwierdzić prestiż dynastii. Dlatego traktuje do pewnego stopnia świętość Ludwika jako intencjonalną kreację, tak? Ludwik miał być ukoronowaniem starań o pozyskanie przez Francję świętego króla patrona. Opisuje przy tym poprzednie przypadki, tak jak Robert Pobożny, Ludwik VII,
no, który miał problem z tym małżeństwem z Eleonorą Akwitańską, tak? A poza tym no, doprowadził kraj na skraj przepaści. Z Filipa Augusta podobno również chcieli uczynić świętego, ale on miał jeszcze większy problem, ponieważ no, był traktowany przez Kościół jako bigamista i został za to ekskomunikowany za oddalenie swojej drugiej legalnej żony Ingeborgi Duńskiej. Dlaczego to zrobił, trudno powiedzieć, tam musiała być jakaś sprawa, która zmusiła go do tego, ale nie wiemy do końca, o co chodziło. Także Legowy wydaje się upatrywać niepowodzenia tych starań w słabości kreatorów, tak? Czyli kiepskiej agencji PR-owej, natomiast no, rzuca się w oczy słabość samych kandydatów na ołtarze. W opozycji do Legowa trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz. No, ludzie wtedy byli znacznie bardziej otwarci na świętość, tak? Oczekiwali jej obecności w przestrzeni publicznej jako wsparcia i potwierdzenia ich własnych dążeń do zbawienia. Także zysk z postaci świętego to był przede wszystkim zysk dla chrześcijaństwa, dopiero w drugiej kolejności przy okazji dla dynastii i państwa. Generalnie wydaje mi się, że postać Ludwika jako władcy, króla oraz świętego nie można w żaden, że postaci nie można, tych postaci nie można w żaden sposób rozdzielić, tak? Świętość naszego bohatera wynika z jego pojmowania i wdrożenia w życie idei królewskości. To dwie nierozerwalne sprawy. Świętość Ludwika wypływa naturalnie z realizacji w całej pełni króla idealnego we wszystkich aspektach. Natomiast realizacja ta musiała być oczywiście oparta o osobiste przymioty Ludwika, jego religijne oddanie. Legow jest dobrym historykiem, tak? Stara się być uczciwy wobec tematu i swego bohatera. W ramach nowoczesnego uprawiania historii dużo psychologizuje, czasem zbyt dużo. Ale zgodnie ze szkołą, którą reprezentuje, stara się być interdyscyplinarny, dużo w tym antropologizowania. Mamy również takie typowe dla historyka dylematy dotyczące źródeł, tak? Czy na ile przekazują prawdę, a ile w nich konwencji, czy mamy do czynienia z postaciami prawdziwymi, czy obrazami tworzonymi w ramach ogólnych schematów, czy wręcz intencjonalnego budowania postaci. W każdym razie Ludwik, obraz Ludwika w przedstawieniu Legowa jawi nam się jako bardzo skomplikowany, wielowymiarowy. Legow jako osoba niewierząca czyni do pewnego stopnia z Ludwika pewien ideologiczny konstrukt dynastyczny, poprzedzony zresztą nieudanymi próbami, o których mówiłem, ale wielkość postaci Ludwika i wyraźna fascynacja Legowa swym bohaterem rozbijają ten schemat. Legow przedstawia Ludwika jako człowieka w pełni świadomego tego, co robi, tak? Tego, co robi w otoczeniu, z otoczeniem i ze sobą. To coś w dobie rozbuchanej emocjonalności współczesnej, niektórzy mogliby nazwać wyrachowaniem, natomiast jesteśmy po prostu nieprzyzwyczajeni do takiej w pełni świadomej, głębokiej religijności, czyli zespolenia życia i wiary. Legow podkreśla jeszcze wysoki kunszt Ludwika w wykorzystywaniu wszelkich środków do utwierdzania i poszerzania władzy, czyli prowadzenia polityki. Posługiwał się oczywiście obrazem idealnego chrześcijańskiego władcy, dążył do realizacji siebie w tym pojęciu, w całym kontekście hierarchii feudalnej. Korzystał ze związków i relacji rodzinnych oraz wszelkich możliwości prawnych. Obcując z dziełem Ludwika, mamy bezustanne wrażenie niesłychanej zręczności w posługiwaniu się tym, co dzisiaj nazywamy soft power, która jednakowoż przekłada się na siłę realną, tak i gospodarczą, i militarną, a wpływa wprost z przekonań religijnych Ludwika. Mamy do czynienia ze świadomością wielkości, świadomością przeznaczenia, świadomością obowiązku. Ludwik IX, władca, poprzez swoją działalność polityczną kończy wcześniejsze dokonania swoich poprzedników, ojca, dziadka i pradziadka, stanowi ich ukoronowanie. Natomiast Ludwik Święty jest absolutnym dopełnieniem duchowym tych planów, ich jakby uświęceniem, sakralizacją. No i tyle, co chciałem Państwu powiedzieć. Chciałem jeszcze
pokazać. To jest żuchwa świętego Ludwika. Dokonano również badań właśnie żuchwy świętego Ludwika. Stwierdzono, że cierpiał na szkorbut. Więc jakby, a dokonano jednocześnie badań jego zakonserwowanych wnętrzności i stwierdzono właśnie schistosomatozę, tak, podejrzenie schistosomatozy, więc jakby było wiele czynników, które doprowadziło do słabości i ostatecznie do śmierci świętego Ludwika podczas ostatniej, drugiej jego wyprawy. To jest, na tym obrazku mamy Joinville'a, który prezentuje żywot świętego Ludwika Ludwikowi X. Joinville był świadkiem podczas procesu kanonizacyjnego Ludwika. A tu jeszcze może pokażę wpływ świętego Ludwika na życie i postrzeganie świata w mojej rodzinie. Żyliśmy ze świętym Ludwikiem ponad półtora roku pod jednym dachem. To jest święty Ludwik patrzący na Jeruzalem. Zwracam uwagę na rozpacz malującą się na twarzy świętego Ludwika, który nie zdołał zdobyć Jerozolimy. A tu jest zupełnie inna technika. Król Ludwik, prezentujący się, myślę, godnie w tym przedstawieniu. Także bardzo proszę Państwa, żeby Państwo nie bombardowali mnie szczegółowymi pytaniami o świętego Ludwika i jego historię, ponieważ tak jak zaznaczyłem, nie jestem specjalistą chciałem podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami, moim rozumieniem tego, co wyniosłem z lektury Legoffa. Bardzo zachęcam do tej lektury. Oczywiście pod pewnym kątem, tak? Trzeba każde dzieło historyczne trzeba z pewną dozą krytycyzmu czytać. Trzeba brać poprawkę na to, że Legoff jest synem Republiki, więc... Ale jest dosyć uczciwym historykiem, zważywszy na jego ograniczenia i jest to naprawdę fascynująca lektura. Dziękujemy Rafałowi.